nos jest również bardzo ważnym organem u psa, bo pieski mają bardzo czuły co? Brawo, oczywiście. I mówi się nawet, że pieski mają aż 1000 razy silniejszy węch niż ludzie. A czy wiecie o tym, że każdy piesek ma zupełnie inny nos? Tak samo jak my mamy na paluszkach linie kapilarne, prawda? Dla każdego człowieka charakterystyczne, tak dla każdego pieska jest charakterystyczny nos. To teraz przeczytam wam wiersz o kotku. Kica kicia po podwórku, a za kicią, jak na sznurku, cały dzień kica cień. Kot skarżył się raz krowie. Cały dom na mojej głowie. Obowiązków mam bez liku. Z ranka ludzi we wsi budzę. Wnet zebranie jest w kurniku, ani chwili się nie nudzę. Lekcje śpiewu mam z krosięciem. Świat gorszego nie znał snowa. Instruuje, jak z przejęciem gdakać, gdy się nie ma dzioba. Nocą strzegę dwóch podwórek. Pieskie wprawdzie to zajęcie, lecz sąsiadów kundel burek od miesiąca jest na ręcie. Ale kura niezbyt karnie do sprzątania dziś się garnie. Koko, gdacze, koko, koko, czemu ko, mam słuchać go? Przyleć gazem? Jeszcze czego? Nie ma mowy, mój kolego. Czy ja jestem jakiś goniec? Nie przylecę. Ko i koniec. Zapraszamy naszego kolejnego gościa. Co chce żenić się za wzięcie? To w zabawie, a na jawie siedzi w stawie po nos prawie i ma zamiast szat ze złota 100 zabawnych piegów z błota. Dziękuję. Do widzenia.